Części z filmi z filmów. Witam w piątej części serii Obama na masie. Przed wami krótki update tego, co działo się u mnie przez cały tydzień. Generalnie nie nagrywałem tej serii przez jakiś dłuższy okres czasu, także zobaczycie, co się u mnie pozmieniało w treningu. Krótki update moich aktualnych obciążeń, planowany deload. Ponagrywałem wam cały trening, do którego właśnie teraz serdecznie zapraszam.
wcześniej mogliście zobaczyć, aktualna moja waga to prawie 82 kg. Tutaj wstawiam zdjęcie z Arnold Classic, gdzie ważyłem 71,2 kg. Tu wstawiam aktualne zdjęcie. Możecie sobie zobaczyć, jaka jest różnica. Doszło mi praktycznie, można powiedzieć, 11 kg. Chociaż tak naprawdę przez ostatnie 4-5 tygodni waga nic nie idzie do góry, ale jest to zabieg celowy. Chcę jak najbardziej utrzymać jakość, która niestety troszkę poszła w odstawkę. Na obecnym planie zostaje mi jeszcze 2 tygodnie ćwiczeń. Później zrobię sobie deload i na pewno jeszcze na planie puszku zostanę na jakieś 80 tygodni. Na pewno sobie pozamieniam ćwiczenia, bo ten plan troszeczkę różni się od poprzedniego. Z myślą, żeby trochę odpocząć od ćwiczeń naprawdę wielostawowych. Wrzuciłem sobie do treningu siłowego kilka maszyn, jak możecie zobaczyć, bo po martwych ciągach, po podciąganiu, po wysuwaniu z ciężarem na 5 powtórzeń mój odcinek lędźwiowy był zmasakrowany, dokładając do tego jakiekolwiek ćwiczenia na uczelni, których i tak nie mam dużo, to było po prostu ciężko z tym wszystkim wytrzymać. Najbliższy cel masowy, jaki sobie postawiłem, to utrzymać obecną masę ciała do połowy czerwca, gdzie tak naprawdę będę kończył już okres masowy, będę przygotowywał się pod październikowe zawody, pod październikowe Mistrzostwa Polski Juniorów, które będą 8 albo 9 października, więc z wagą chciałbym tak te 82 kg utrzymać. Na pewno muszę przyznać, że bardzo dobrze teraz mi się trenuje, bardzo dobrze mi się śpi, mam bardzo dobre samopoczucie. Na pewno regeneracja jest o wiele lepsza niż tak jak tutaj, kiedy forma była naprawdę bardzo fajna, ale no niestety to samopoczucie, sen i regeneracja były na fatalnym poziomie. Żeby nie zanudzać, bo nie chcę, żeby te update'y trwały po 40 minut, powiedzcie mi, czy wolicie taką formę, żebym wrzucał raz w tygodniu albo chociaż co 2 tygodnie taki krótki update, co mnie słychać na tej masie. Czy wolicie, żebym wrzucał coś częściej, a po prostu krócej? Dajcie znać, piszcie w komentarzach. Zachęcam wszystkich do subskrybowania naszego kanału, bo na pewno będzie się teraz działo dużo. Inwestujemy w siebie, inwestujemy w kanał. Inwestujemy w to, żeby Wam miło się go oglądało, a my zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej pracy włożyć w ten kanał, żeby się naprawdę fajnie pracowało. Siła. Dobra.